wraz ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym nasiliły się pytania słuchaczy do mnie w kwestii wypoczynku. Pod 3322 nadeszła prośba o poradę na, cytuję, najlepsze urlopowanie się. No cóż, no będąc doświadczonym wyjeżdżaczem na wakacje, uczestnikiem obozu żeglarskiego na Słowacji, to przez przypadek, tam z kumplami, tam się tętem, będąc w końcu człowiekiem, o którym nad morzem mówią wiaderko na babki, mogę takiej porady udzielić. Zgodnie z moją korpuskularną teorią wypoczynku w ujęciu kwantowym, najprzyjemniejszy jest wypoczynek niezasłużony. Trzeba się do niego przygotować. Powiedzmy, 11 miesięcy przed planowanym urlopem należy zacząć się w robocie obijać. Nie pracujemy w dwójnasób, a raczej w ćwierćnasób, bo ma się wtedy, jak już udamy się na ten niezasłużony wypoczynek, tę jedyną satysfakcję z urlopu, że się tego krwopijcę pracodawcę nie oszukało jednak, bo dla pracodawcy każdy urlop pracownika jest niezasłużony, więc niech ma. I to będzie właśnie jedyna satysfakcja z wakacji, bo urlop potrafi zepsuć każde wakacje, wierzcie mi. Napisał też do mnie Piotrek z Poronina, abym powiedział, co czynić podczas wakacji, kiedy to zabraknie felietonów Tomasza Olbratowskiego. O, widzisz. Bawić się w grę świetlicową felietonu Olbratowskiego. Siadamy za stołem, wódeczka, i pytamy się nawzajem, co Olbratowski powiedział w takim to a takim felietonie. Kto źle odpowie, pije kieliszek wódki. A później to już nie trzeba nawet pytać. Ale najlepiej jest czekać czujnie i pobożnie do września. O, czego wszystkim serdecznie życzę oraz samych niezasłużonych urlopów i samych złych odpowiedzi w grze świetlicowej. Trzymcie się, chłopaki i dziewczyny.